ślub, jeżeli chcesz, to przyłącz się. Nic w twojej dłoni, moja dłoń, da nam taką wielką moc, że będziemy cieszyć się zwycięstwem. Nic to uśmiechu czar i blask, co rozjaśni świat do gwiazd. Wings. Więc tak wygląda świat Magix? Ojej, jest całkiem inny niż sobie wyobrażałem. Tam pewnie jest twoja szkoła. Podoba ci się skarb? Pewnie, że tak. No to chodźmy, spóźnisz się. Ej, tu jest jakaś niewidzialna ściana. Nie można przejść. Naprawdę? O, gdzie ta ściana? Tu przecież niczego nie ma. Nabierasz mnie, tato. Nie, kochanie, ani mi to w głowie. Stella, czy to może twoja sprawka? Nie, Bloom. Tu jest bariera ochronna. Zwykli ludzie nie mogą wejść do szkoły Alfa. Przykro mi. Ale musicie się tutaj pożegnać. Mamo, tato. Bądź dzielna i ucz się pilnie. Och, moja córeczko. Staraj się najlepiej jak możesz i pamiętaj, będziemy na ciebie czekać, żeby nie wiem co. Kiko, troszcz się o nią. Spokojnie, będzie pod dobrą opieką. Chodźmy, czekają na nas. Przyjadę do was jak tylko będę mogła. Przeniosę was teraz do domu. Gotowi? Nie ruszajcie się z miejsca. Solaria! Życzę miłej podróży. Rzucamy się na głęboką wodę? Jeśli przejdziemy barierę, nie będzie powrotu. Już podjęłam decyzję. Idę z tobą. Doskonale, Bloom. Najwyższy czas się pokazać. Ale tu jest piękne. To nie jest najważniejsze. Kim jest ta kobieta u wrót? Gryzelda dba o dyscyplinę. Uważaj, bo czasem potrafi dać kość. Jak masz na imię, młoda damo? Elinor z Dolony. Przesłałam formularz, proszę pani. Dobrze, zobaczymy, czy jesteś na liście. Elinor? Jesteś zdenerwowana? Troszeczkę, ja... Już mam! Elinor z Dolony. Możesz wejść. Dziękuję. Następna! Ale mnie nie ma na liście. Właśnie, że jesteś, o wszystkim pomyślałam. Księżniczka Skalista miała przyjechać w tym roku, ale nie wiem, dlaczego zmieniła zdanie. Dała mi list do pani dyrektor, a ja po prostu nie dam go jej tyle. Zresztą nikt nie wie, jak wygląda ta księżniczka. Miałabym zająć jej miejsce, ależ Stella to jest nieuczciwe. Tam tylko małe kłamstewko. Chodźmy, bo robi się późno. Dzień dobry, pani Gryzeldo. Kogo widzę? Księżniczka Stella z Solarii. Nie myślałam, że się tu zjawisz po tym, co wyrabiałaś w zeszłym roku. Jestem zdumiona, że wracasz tu do nas. Ja tak łatwo się nie poddaję. A kim jest twoja znajoma? To księżniczka Kalisto. Księżniczka Kalisto? Waranda z Kalisto. Tak, to ja. Proszę, możecie wejść. Widzisz? Następna. Ja zawsze mam dobre pomysły. Możesz mi powiedzieć, co się stało w zeszłym roku? Och, nic takiego. Gryzelda przesadza. Przyjechały nowe uczennice. Wszystkie są bardzo ładne. Jak rozkwitające różyczki. A kiedyś ja tak wyglądałam, czuję, jakby to było wczoraj, a nie całe wieki temu. Drogie panie, ja nic nie widzę. Przepraszam, czy mogłybyście... Teraz powinno się udać. Od razu lepiej. Och, profesorze Wizgis, trzeba być ostrożniejszym podczas transformacji. Tu będzie wasz dom przez najbliższych 5 lat. Ale mogę was wyprosić z tego domu w każdej chwili. Działalność naszej instytucji opiera się na dyscyplinie. Jeżeli ją zlekceważycie, osobiście odstawię was za bramę. To nie jest szkoła dla byle kogo. Nie będziemy was tu uczyć cyrkowych sztuczek.
A zatem nie wolno wam używać czarodziejskich mocy na korytarzach, a tym bardziej w mieście. Jedynym miejscem, gdzie możecie uwalniać swoją moc, jest sala zajęć. Róbcie to pod opieką profesora. Jasne, księżniczko Stello? Przez twoje wyczyny laboratorium eliksirów będzie otwarte najwcześniej dopiero w przyszłym miesiącu. A teraz przemyślcie sobie, co powiedziałam, jeżeli chcecie tutaj zostać. Nabroiłaś. No co? Mój tata zapłacił za wszystkie szkody. Przepraszam za spóźnienie. Wybaczcie. Panienki, oto wasza pani dyrektor. Baczność! Och, tylko bez zbytnich ceregieli. Mam nadzieję, że pani Gryzelda was nie wystraszyła. Witam w szkole Alfea. Najlepszej szkole czarodziejek w całym Magix. Co prawda to tutaj jedyna taka placówka. Chodźcie za mną, panienki. Proszę bardzo. Rozpoczynamy spotkanie informacyjne, dzięki któremu lepiej się poznamy. Być czarodziejką nie jest łatwo, ale wierzę, że dacie sobie radę. Pamiętajcie, że nauczyciele zawsze chętnie we wszystkim wam pomogą. No, starczy tego nudziarstwa. Rozejrzyjcie się po okolicy. Ale bądźcie ostrożne, czyha tu wiele niebezpieczeństw. Nie zbliżajcie się do czarownic z chmurnej wieży. Zaraz to powie. Nie zbliżajcie się do czarownic chmurnej wieży. Koniec przemówień, możecie się rozejść. Do kolacji macie wolny czas. Powodzenia, do zobaczenia jutro rano. Aha, lekcje rozpoczynają się o 8:00. Bądźcie punktualne. Polubisz panią Faragondę. Ciągle powtarza to samo, ale jest naprawdę miła. A te czarownice z chmurnej wieży? W Magix są 3 szkoły, w naszej uczą się czarodziejki. Jest szkoła magików Czerwonej Fontanny, a ta trzecia to szkoła czarownic chmurnej wieży. Czarownic? Nie. Lepiej trzymać się od tych wiedźm z daleka. Hej, patrz! Będziemy razem mieszkać, super! Proszę, tu jest mój pokój. Ten sam, co w zeszłym roku. Masz cały pokój dla siebie? Szczęściara z ciebie. Ja mam współlokatorkę. Och, przepraszam. To ja przepraszam. Dopiero się wprowadziłam. No i zostawiłam wszystko na podłodze. To gadająca roślina. Moje nowe dzieło. Na imię mi Flora. Ja jestem Bloom. Bloom? Och, no jasne, Bloom to moje przezwisko, a nie prawdziwe imię. Tak naprawdę nazywam się... Baranda. Jestem z Kalisto. Właśnie tak. Kalisto? Czwarty świat górnego pierścienia Magix. O, kawał drogi stąd. Cześć, jestem Tekna. Witaj, Tekno. Ja jestem Stella. A wiesz, słyszałam o tobie. Ja też. Jeśli zechcesz wysadzić nasz pokój, uprzedź, żebym mogła się schować. O, to był wypadek, jeżeli musicie wiedzieć. Przez który wyleciałaś ze szkoły. Jak udało ci się tu wrócić? Nie mogli się obejść bez kogoś tak odlotowego jak ja. Dobra roślinka, masz go natychmiast puścić. Floro. Nie trzeba na nią krzyczeć. Kiko pewnie chciał ją zjeść i po prostu broniła się przed nim. Jesteś głodny, króliczku? Proszę. Też bym coś zjadła. Może wybierzemy się do miasta i tam uczcimy nowy rok szkolny? Świetny pomysł. Będzie okazja, żebyśmy się lepiej poznały. Chcecie jeść pizzę? A co to jest? Właśnie! To narodowa potrawa Kalisto. Naprawdę pyszna. Już jesteśmy? Czy mogę otworzyć oczy? Tak, bardzo proszę, rozejrzyj się. Rozczarowana? Oczywiście rozczarowana i zawiedziona. To jest Magix? Z
stolica magii, największe czarodziejskie miasto wszechświata? No a czego się spodziewałaś? Czy ja wiem? Smoków, gnomów, czarodziei, sklepów z różdżkami? Tak przecież jest tylko w bajkach, a ten świat jest prawdziwy. Tu wszystko istnieje dzięki magicznej energii. Magia jest wszędzie. O! Niesamowite! Jeśli chcesz ją zobaczyć, musisz się przyjrzeć. Idziemy coś zjeść. No dobra, chodźmy. O, szkoda czasu. O, w tych oprawkach wyjątkowo panu do twarzy. No sam nie wiem. Na węże i salamandry to one! O, przepraszam pana, czy pan też widział to, co ja? No, nie wiem. Przechodziła tędy grupka dziewcząt. Chyba nie zwariowałem, co? Nie, skąd? To pewnie uczennice z Alfea. Dzisiaj właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny. A okulary? Oddaj natychmiast! Od razu ostrzegę moje wysokości. Są tutaj w Magix. Tym razem same się mogą nimi zająć. Halo? To ty, Knut? Co się znowu stało, ty beznadziejna ofermo? Wróżka i jej przyjaciółka są w mieście. Właśnie je zobaczyłem. Szły w kierunku centrum. Jesteś pewien? Ach, co za świetna wiadomość. Różdżka Stelli musi trafić do nas. Słuchaj mnie uważnie. Tym razem musi ci się udać. Bo jeśli nas znowu zawiedziesz, wszystkie trzy rzucimy na ciebie czar i już nigdy nie zdejmiesz okularów. Jasne? Nie, tylko nie okulary, proszę. Będę się starał. Nic nie rozumiem, moja komórka nie działa. Wybieram numer i zupełnie nic się nie dzieje. Daj mi aparat. Trochę się znam na elektronice. Śmiesz? Co w tym śmiesznego? Prehistoryczna technologia. Gdzie ty to wykopałaś? Ale przecież to najnowszy model. Och, może na ziemi. Przepraszam, nie powinnam się wyśmiewać. Halo? Blum! Cześć, mamo! Wszystko tu jest wspaniałe! Szkoła jest cudowna! Mieszkam ze Stellą i trzema innymi dziewczynami! Nie, lekcje zaczynają się jutro rano! Nie martw się, będę do was dzwonić, dobrze? O? Nie zapomnę słowo! O, mamo, wiesz, muszę już kończyć. Dziewczyny mnie wołają, więc uściski i całusy dla taty! Pa, pa! Pewno on, ten typ, który zaatakował nas w Gardenii. O, gapi się na dziewczyny. Gdzie on się podział? Muszę go znaleźć. I co, Knut? Widziałem blondynkę z czarodziejskim pierścieniem na palcu. Przysięgam, możecie mi wierzyć. To jednak on! Muszę mieć tę różdżkę. Siostry, ktoś nas podsłuchuje. Sama się tym zajmę. Odsuń się, tłuściochu, nic nie widzę. Teraz ja na chwilę zniknę. A ty zostaniesz tutaj. Ach, dużo lepiej. Lubisz takie żarty? Odwróć się! Niespodzianka! Jestem czarodziejką! I to ma być magia? Pokażę ci prawdziwe czary! Oto magia! To też jest magia! Gdzie jest Waranda? Powinna już wrócić. Nie mam pojęcia, może się zgubiła? Wracaj na noc! Jeszcze z tobą nie skończyła! A teraz efekt końcowy!
Pożałujesz, że nas spotkałaś, słodka mała czarodziejko. Zostaw ją w spokoju. Lepiej zajmij się nami. To żałosne. Knut, są twoje, baw się dobrze. Nasza kolej, potworze! To ta dziewczyna z różdżką! Statyczna kula! Soniczny wybuch! Złocisty pył! Co to za matoł? No dobrze, same się o to prosiłyście! Schowajcie się za mną! Ściana ognia! Siostry, zostawcie to mnie! Przygotujcie się na najgorsze! Uciekamy, dziewczyny! Co? Gdzie one są? A niech to! Zniknęły! Bloom, nic ci nie jest. Już po wszystkim jesteś bezpieczna. Przyznaję, że jak na ziemiankę całkiem nieźle sobie radziłaś. Jesteś bardzo odważna. Stella! Chcesz nam coś powiedzieć o księżniczce Bloom Skalisto? No cóż... Rzeczywiście trochę nabujałam o jej pochodzeniu. Wszystko wam wyjaśnię po drodze do Alfea. W porządku, droga jest wolna. Mhm. Macie pojęcie, która jest godzina? Moje drogie, martwiłyśmy się o was. Natychmiast do łóżek. Jutro porozmawiamy o regulaminie. A ty zaczekaj, księżniczko Varando. Chyba zapomniałaś nam o czymś powiedzieć. No dobrze. Na imię mam Bloom i pochodzę z ziemi. Aha, wiedziałam. Nie jesteś księżniczką. Młoda damo, ty nas oszukałaś. To prawda, ale musi mieć magiczną moc, bo nie pokonałaby bariery. Powiedz, dziecku, czemu nie podałaś prawdziwego imienia? O ja... Pani dyrektor, to był mój pomysł. Chwileczkę, Stello. Pochodzę z małego miasteczka na ziemi. Jesteś spoza wymiaru Magix? Przecież to niemożliwe. Błagam panią, nie odsyłajcie mnie. Tak chcę być czarodziejką całym sercem, a tutaj mogę spełnić swoje marzenie. O! Tak! Ty nas oszukałaś, to wprost niewybaczalne. Ale ona o czymś marzy i chce spełnić te marzenia. Wykazała się ogromną wytrwałością. Czy to nie cecha, którą ma się szczycić czarodziejka? Tak jest. No, a teraz do łóżek. I proszę żadnych hałasów. Tak jest! Myślałam, że na ziemi nie ma czarodziejki. Ja też. Byłam przekonana, że zniknęły dawno temu. W takim razie, kim jest Bloom? Co? Wings, to my. Skoro mamy być grupą, musimy mieć nazwę, nie sądzicie? Rzeczywiście, to nie jest zły pomysł. Jeśli masz nazwę, szybciej cię poznają. To prawda, trzy czarownice to Trix, a my mogłybyśmy być super piątką. Albo piątką Stelli. Och, już wiem, wróżkami różdżki. Jak? Nie rozumiem. Wróżki różdżki, krótkie, zabawne i się rymuje. Nie podoba ci się muza? Nie, to brzmi okropnie. Więc niech będzie Wings. Super, super, świetnie. Bo wiecie, ja już...
Narysowałam nasze logo. Proste, ale wpada w oko. Bloom jest fantastyczny. Tak, ale co to znaczy Wings? Ach, nic, po prostu Wings. My, dziewczyny z klubu Wings, nas jeden los połączył i nie rozdzieli nikt. Gorących kilku serc, dziewczyny z klubu Wings, szczęśliwe kiedy. Dziewczyny z klubu Wings, szczęśliwe kiedy.